bardzo serdecznie witamy Państwa w Centrum Kultury Turakusa na Sztuce w Artusie. Drodzy Państwo, niezmiernie mnie cieszy, że tyle osób przyszło dzisiaj i że tyle osób chce słuchać o sztuce trudnej, sztuce dawnej, sztuce, która wydawałoby się nikogo nie interesuje, bo kto gdzieś zwiedza muzea. No jednak, Państwo są dowodem na to, że warto chyba robić takie wykłady, warto organizować takie rzeczy po to, żeby Państwo mogli któregoś dnia wsiąść w tanie linie lotnicze i pojechać, polecieć sobie do Madrytu, żeby zobaczyć to niezwykłe dzieło. Ogród rozkoszy ziemskich Hieronima Boscha. Drodzy Państwo, nasz wykład będzie dosyć długi, ale trudno powiedzieć o tym obrazie krótko. Ja niecałe trzy lata temu wygłosiłem tutaj z tej sceny taki wykład do Państwa na temat całej twórczości Hieronima Boscha. I strasznie wtedy utyskiwałem, że nie mam więcej czasu, że twórczość Hieronima Boscha to materiał na nie jeden wykład, ale na cały sezon wykładów. I dzisiaj trochę spełniam swoje marzenie, bo chcę powiedzieć Państwu bardzo dokładnie o jednym obrazie, no ale za to jakim? Obrazie, który narósł interpretacjami, który jest tajemniczy, który nie wiadomo w zasadzie jak czytać, co naukowiec to inne podejście. Tych interpretacji Ogrodu Rozkoszy Ziemskich, tak zwanego Ogrodu Rozkoszy Ziemskich jest bez liku, tak dużo, że spokojnie może to pomieściłaby się cała potężna biblioteka. Trudno jest mówić o Boschu. Trudno jest mówić o Boschu dlatego, że to jest artysta, o którym stosunkowo mało wiemy. I do tego narósł krytycznie, jego twórczość narosła wieloma mitami, wieloma legendami, co sprawia, że ten twórca wymyka się takiej jednej interpretacji. Bo być może, to jest moje takie podejrzenie na samym początku, nie ma jednego Boscha, tylko jest wielu twórców, którzy są zamknięci w twórczości tego artysty. Zaraz Państwu wytłumaczę, o co mi chodzi. Chciałbym, żeby ten wykład miał ramy popularno-naukowe. Nie aspiruję tutaj do tego, żeby się ścigać z wielkimi historykami sztuki, profesorami, którzy zajmowali się całe życie sztuką niderlandzką. Nie ukrywam, że oparłem się tutaj na wielu oczywiście materiałach, ale przede wszystkim chciałbym Państwa skierować do książki, która jest po polsku i jest to naprawdę świetna rzecz. To właśnie, Krzysiu, jakbyśmy mogli zgasić światło. O, teraz się zrobiło strasznie klimatyczne, prawie jak w piekle. Poprosiłem kolegów, żeby właśnie postawili takie czerwone LEDy, żeby klimat był odpowiedni. Drodzy Państwo, profesor Antoni Zięba, pracownik między innymi Muzeum Narodowego w Warszawie, wydał trzytomowe dzieło Sztuka Burgundii i Niderlandów. I tam jest cały ogromny pasus o Hieronimie Boschu, który zbiera w zasadzie większość interpretacji dotyczącej twórczości Boscha. Serdecznie polecam Państwu tę książkę, bo rzeczywiście jest ona niezwykła. Ja oczywiście oparłem się nie tylko o to, co napisał profesor Zięba, ale także starałem się sięgnąć do takich interpretacji, które moim zdaniem przynajmniej mnie przekonują, a mianowicie przede wszystkim taka interpretacja Hansa Beltinga, o której będę jeszcze dokładnie mówił i mówił Państwu, co mnie przekonało w tejże interpretacji. Oprócz tego oczywiście korzystałem z takiego katalogu, który został wydany w 2016 roku z okazji wielkiego jubileuszu boszowskiego. To było 500 lat od śmierci Hieronima Boscha. Wtedy powstała taka świetna wystawa, która gościła w Schertogenbosch, czyli w miejscowości, z której pochodził artysta. Ten katalog nazywa się Division of Genius i tam rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo nowych interpretacji, przede wszystkim
kwestie datowania obrazów, dendrochronologii, takich rzeczy, które podważyły i zupełnie wywróciły do góry nogami nasze myślenie o artyście. Państwu natomiast polecam stronę internetową. Niekoniecznie trzeba kupować tą monografię ogromną, tylko mogą Państwo zajrzeć na tą stronę internetową. Dlaczego warto na nią zajrzeć? Dlatego warto na nią zajrzeć, ponieważ to jest 70 w zasadzie historii tylko i wyłącznie o tym obrazie. Taka multimedialna, fajna rzecz, można po niej żeglować i co jest chyba najważniejsze, można sobie zbliżać rzeczywiście w fantastycznej jakości ten obraz i to robi ogromne wrażenie. W zasadzie wszystkie zbliżenia, które dzisiaj Państwu będę pokazywał, pochodzą właśnie z tej strony internetowej. Print screenem pracowicie robiłem po prostu i w Photoshopie obrabiałem, żeby Państwu pokazać wszystko. Rzeczywiście warto na tę stronę zajrzeć. Nasz wykład ja bym chciał, żebyśmy rozpoczęli od trochę takiego przypomnienia biograficznego, kim był Bosch. Potem, jeśli będzie czas, jeśli pozwoli, to chciałbym przedstawić kilka takich interpretacji całościowych tego dzieła. Naprawdę bardzo krótko, żeby Państwo wiedzieli, jak ten jeden obraz był postrzegany przez historyków sztuki, przez naukowców. No i na końcu dojdziemy do tego, czego wszyscy chyba najbardziej oczekują, czyli po prostu będziemy sobie oglądać i analizować od szczegółów, od ogółu do szczegółu każde niemalże ciekawsze pasusy z tego dzieła. No cóż, to w takim razie czas zacząć. Ja sobie usiądę. Drodzy Państwo, to jest tak, że jeszcze raz chciałem Państwu powiedzieć i zaznaczyć to, że mamy te informacje źródłowe bardzo skąpe, jeśli dotyczą one Hieronima Boscha. I być może właśnie dlatego, że te informacje są takie skąpe, to wokół niego też narosła taka wielka legenda. Legenda, że był to taki samotnik, człowiek, który gdzieś tworzył, że był szalony, że był chory psychicznie, że może był członkiem sekty adamitów, że był heretykiem, że był katarem. Co interpretacja to, że brał LSD, to też jest w ogóle jedna z ciekawszych interpretacji, która gdzieś się tam pojawiła. No oczywiście, że był wariatem, to jest bardzo, bardzo popularne, no bo przecież tylko wariat może takie dziwadła w swoich obrazach robić. Paradoksalnie trochę przeczą temu udokumentowane fakty, bo to nie jest tak, że Bosch mieszkał gdzieś na marginesie świata, że to Schertogenbosch, gdzie on się urodził, to było taka wielka, wielka prowincja. Nie, drodzy Państwo, to była trzecia co do wielkości miejscowość Brabancji o bardzo silnym przemyśle. Tam działały 24 pracownie ludwisarskie, złotnicze, działały skryptoria. Od 1484 roku także oficyna drukarska. Co więcej, działała też szkoła łacińska, w której studiował Erasm z Rotterdamu. Przez 3 lata wprawdzie, ale no cóż, ale studiował. Więc to nie jest tak, że to jest taka prowincja gdzieś głęboka. Co ważne też, Bosch za każdym razem wymieniał tą swoją miejscowość i bardzo ją szanował. Myślę, że też bardzo był związany z tą miejscowością. Już sam fakt, że w istocie on nazywał się Hieronim van Aken. Prawdopodobnie jego rodzina pochodziła z Aachen, czyli z Aquisgranu. Przeniosła się do Schertogenbosch, tam osiadła i zmieniła, czy Bosch zmienił nazwisko i sygnował w tenże sposób swoje obrazy. Jeszcze chyba po to było wszystko robione, żeby zaznaczyć, że właśnie pochodzi ze Schertogenbosch.
bo to miało dodatkowy prawdopodobnie wpływ na też cenę. To jest tak jak, nie wiem, jak mamy majolikę z Wenecji, to ona będzie droższa niż majolika z Włocławka, prawda? Mimo, że częstokroć są takie same. I warsztat zrobił to tak samo. No, to o to też troszeczkę tutaj chodziło. Ta miłość do miasta jest bardzo dobrze widoczna w takim ciekawym rysunku, który dzisiaj się w Berlinie znajduje. Las ma uszy, pole ma oczy. O co chodzi w tym rysunku? Drodzy Państwo, jak jeden z historyków sztuki zauważył, można ten rysunek zinterpretować tak trochę jako rebus. Bo jeżeli powiemy sobie po holendersku, powiemy serce, oczy, las, uszy, oczy, las, to wyjdzie nam hart, ogen, bosch, hor, ogen, bosch. To jest nic innego jak taki emblemat miasta, który właśnie bosch wydaje się, że zaklął w tym rysunku. To rodzaj takiego trochę żartu, trochę rebusu, które potem zresztą bardzo często w twórczości boscha będą się pojawiały. Ważne jest też to, że bosch nie pochodził z rodziny, która nic nie znaczyła w mieście. Jego rodzina była po pierwsze ważna, po drugie to byli sprawni rzemieślnicy, którzy prowadzili warsztat, bardzo szeroki warsztat. Co więcej, bosch sam prowadził szeroki warsztat. To, że wiele jego obrazów dzisiaj okazuje się nie oryginalnymi dziełami boscha, a dziełami jego warsztatu, też ma tutaj bardzo duże znaczenie. Co ciekawe, obraz, który będziemy analizować, czyli Ogród Rozkoszy Ziemskich, to według naukowców też dzieło, w którym nie pracował jeden, jedyny Hieronim Bosch i wszystko sam namalował, tylko miał warsztat za sobą. Znaleziono co najmniej wyróżniono trzy typy stylistyczne i prawdopodobnie właśnie co najmniej trzy ręce pracowały, trzy pary rąk pracowały przy tym obrazie. Niesłychanie ważną rzeczą jest też to, że bosch był bardzo sprawnie zarządzającym człowiekiem pod względem prowadzenia pracowni. Gdy ożenił się z bardzo bogatą kobietą, czyli Aleid Gortz van der Merwene, z tą Aleid, którą wielu naukowców przypuszcza, że ona była niby starsza od niego, to nie jest do końca prawda, wydaje się, że była w wieku jednak Hieronima Boscha, dało mu to dodatkowe wpływy, dodatkowe pieniądze, ona wniosła dosyć duży posag do jego majątku i dzięki temu mógł większymi sumami obracać. Okazuje się, że był bardzo sprawnym zarządcą tego majątku. Tak sprawnym zarządcą majątku, że wkrótce o jego nie tylko obrazy zaczęto się bić, ale także o jego towarzystwo. No bo dobrze mieć w swoim towarzystwie bogatego biznesmena, a takim bogatym biznesmenem bez wątpienia był mistrz Hieronim Bosch. To prawdopodobnie zaważyło, że został przyjęty do Bractwa Najświętszej Panny Marii, takiego elitarnego towarzystwa religijnego. I to, drodzy Państwo, jest bardzo ważny fakt, bo gdyby nie został przyjęty do tego bractwa, to można byłoby snuć takie dziwne domysły, jak snuł chociażby, czy snuje, znaczy snuł, bo już nie żyje, Wilhelm Frenger. Wilhelm Frenger napisał chyba taką pierwszą ważną monografię Hieronima Boscha. Ta biografia, ten album pięknie zresztą wydany i wznowiony jakiś czas temu przez wydawnictwo Arkady, po dziś dzień okupuje półki sklepowe polskich księgarni. I oczywiście warto ten album sobie przeglądać, niekoniecznie warto go czytać, bo to, co pisze Frenger, jest już dzisiaj totalnie zdezaktualizowane. Frenger wymyślił, że Bosch był członkiem sekty adamitów, czyli takich czcicieli Adama, którzy spotykali się nago w kościołach, no i tą nagość hołubili. No i najważniejszą rzeczą oczywiście jest właśnie tryptyk Ogród Rozkoszy Ziemskich, który miałby być właśnie takim tajemnym obrazem, który prezentuje adamitów i ich praktyki religijne.
religijne. No dzisiaj wiemy, że to raczej mało prawdopodobne. Jakby był adamitą, to nie byłby członkiem Najświętszej, Bractwa Najświętszej Marii Panny. Nikt by się na to w ogóle nie zgodził, pomijając już też fakt, że sam prawdopodobnie by się na to nie zgodził. A poza tym nie robiłby tak dużo jednak religijnych malowideł, a jednak jego twórczość jest bardzo mocno zakorzeniona w realizacjach religijnych. Oczywiście to, że był członkiem Bractwa Najświętszej Panny Marii, nie oznacza, że był jakimś wielce gorliwym członkiem. Tutaj dowód może być taki, że, drodzy Państwo, on bardzo mało, mimo że był bratem, był w tym Bractwie Najświętszej Panny Marii, bardzo mało tak naprawdę stworzył obrazów przedstawiających Najświętszą Marię Pannę. Czyli no, najważniejszy de facto temat, który powinien realizować na rzecz bractwa. Bardziej interesowali go święci, też ci dziwni święci, święci pustelnicy w rodzaju Hieronima, w rodzaju świętego Antoniego, bądź jakieś duże realizacje na prywatne zlecenia, jak chociażby właśnie tenże tryptyk Ogród Rozkoszy Ziemskich. Dlaczego mówię o tym Bractwie Najświętszej Panny Marii? Bo gdy on wszedł do tego Bractwa Najświętszej Panny Marii, to mu strasznie ułatwiło kontakty z nową elitą społeczną. Był już kimś, miał glejt, jesteś bogatym biznesmenem, członkiem Bractwa Najświętszej Panny Marii, jesteś kimś. Dzięki temu otrzymujesz lepsze zlecenia i co ważne, dzięki temu możesz się starać o zlecenia arystokratów i możnych. I prawdopodobnie po to mu to wszystko było, żeby właśnie móc starać się o te najbardziej lukratywne zlecenia. Co ciekawe, drodzy Państwo, za obrazy Boscha według rachunków płacono bajońskie sumy. To nie są obrazy, na które każdego było stać. Jak porównuje profesor Antoni Zięba w swojej książce, obrazy Boscha cenowo były droższe od obrazów Dürera. W związku z czym no, Dürer dostał tam jakąś ogromną sumę za Święto Różańcowe. To jeden z najdroższych obrazów Albrechta Dürera. Dzisiaj się w Berlinie znajduje ten obraz. No a Bosch dostawał więcej, więc no, no, to fakt świadczy o tym, że rzeczywiście był on artystą, którego chciano kupować. A dla kogo tworzył? Tworzył dla nowej elity. Tworzył dla nowej elity i to jest chyba bardzo, bardzo ważne. Tu mamy dwóch jego mecenasów. Pierwszym takim mecenasem jest Engelbert II von Nassau, a drugi Henryk III von Nassau. To są dwaj panowie, oni byli ze sobą spokrewnieni, Engelbert był wujkiem Henryka. I wiemy na pewno, że w kolekcji Henryka III von Nassau znajdował się w 1517 roku tryptyk Ogród Rozkoszy Ziemskich. Wiemy to dlatego, że zwiedzał jego kolekcję Antonio da Beatis, taki kanonik wenecki, który opisał, że właśnie tam się znajduje tak niezwykły obraz. Jeszcze jedna ostatnia rzecz związana jakby tutaj z tą taką biografią. Tak jak powiedziałem, przyjęło się uważać, że Bosch w każdym swoim obrazie te dziwadła zamykał, że to był prekursor surrealizmu, że przez to, że zamykał właśnie w każdym obrazie, to był szalony albo właśnie był sekciarzem jakimś. Jak się spojrzy na całe œuvre malarskie Boscha, to dzisiaj to œuvre liczy 26 udokumentowanych obrazów. 18 z nich nie zawiera żadnych elementów związanych z dziwadłami, monstrami, hybrydami itd., itd. To o czym świadczy? To o czym świadczy, że wydaje się, że te obrazy z dziwadłami były przede wszystkim robione na prywatne zlecenia. Dlatego, że ludzie chcieli i oczekiwali tego typu kultury ciekawości, tych dziwadeł, tych hybryd. A Bosch był sprawnym zarządcą świetnie prosperującej pracowni, takim dobrym prezesem agencji reklamowej. Ja bym to tak na dzisiejszy czas przełożył.
Taki prezes agencji reklamowej, jak to jest dobra agencja reklamowa, to jak się państwo do niego zwracają, to on wie, co państwu potrzeba. Oczywiście, trzeba za to zapłacić, ale przede wszystkim to jest zrobienie dzieła pod państwa gust. To państwo muszą być zadowoleni z nowej identyfikacji wizualnej, ale trzeba to zaproponować w taki sposób, żeby nie tylko uderzyć w ten państwa gust, ale żeby też zaproponować coś nowego i oryginalnego. I Bosch to doskonale wyczuł i doskonale potrafił w ten sposób robić. Drodzy państwo, to teraz może postaram się streścić takich kilka najważniejszych, absolutnie najważniejszych interpretacji tego konkretnego obrazu, bo rzeczywiście narosło wokół tego obrazu interpretacji idących w setki albo nawet i w tysiące. Częstokroć te interpretacje są powielane, zmieniane i tworzą się jakieś takie hybrydy interpretacyjne wręcz nawet, tak by to można było określić. Ale kilka interpretacji jest takich niezwykle ważnych, które wyznaczyły de facto myślenie o tym obrazie. O pierwszej już gdzieś tam mówiliśmy, powiedziałem państwu o tej interpretacji Frengera, czyli o Adamitach. Frenger uważa właśnie, że Bosch należał do sekty Bractwa Wolnego Ducha, czyli Adamitów bądź Adamian. Oni naśladowali rajską nagość Adama, gromadzili się w kościołach, odrzucali małżeństwo. Dlaczego odrzucali małżeństwo? Bo to ono doprowadziło Adama do wygnania z raju. Ale istotą była nagość. Nagość rozumiana jako czystość. Nago zbierali się w kościołach, żeby słuchać czytań, nago modlili się. No problem w tym, że tak jak wcześniej państwu powiedziałem, no jeżeli należał do Bractwa Najświętszej Panny Marii, to jakoś nie chce mi się wierzyć, że był zaprzysięgłym sekciarzem, który był członkiem sekty Adamian. I chyba jeszcze jedna ważniejsza rzecz niż to. To jest fakt, że tak naprawdę w końcu wieku XV nie odnotowano już w ogóle w źródłach informacji o tym, jakoby na terenie Niderlandów w ogóle ta sekta istniała. To oczywiście nie jest jakiś tam dowód, bo może zeszli głęboko do podziemia, ale wydaje się to mało prawdopodobne, żeby Bosch, biorąc pod uwagę też jego sposób zarządzania swoim majątkiem, prowadzenie wielkiej pracowni, żeby był właśnie członkiem sekty Adamian. Kolejną taką interpretacją bardzo ciekawą jest interpretacja, której między innymi hołdowała Polka, świetna historyczka sztuki Anna Boczkowska, ale także Anton Pigler. To jest interpretacja, że tryptyk jest hermetyczną wykładnią astrologiczno-alchemiczną. A Anna Boczkowska napisała takich kilka publikacji na temat właśnie tegoż tryptyku, znajdując symbole alchemiczne tutaj, znajdując symbole astrologiczne i podporządkowując to, że jest to jedna konsekwentna wykładnia mająca mówić o triumfie Luny i Wenus. Problem polega w tym, że to jest takie trochę do czepianie pewnych symboli do wcześniej wymyślonej interpretacji. Bo Boczkowska na przykład pomija zupełnie aspekt moralizatorski tego dzieła, który też gdzieś się tam znajduje. Wybiera tylko te elementy, które ją interesują i tworzy bardzo konsekwentną z tego, wydawać by się mogło, interpretację. To nie do końca wydaje się prawdą. Natomiast prawdą na pewno jest fakt, że tutaj znajdują się pewnego typu symbole astrologiczne, symbole alchemiczne, ale te wszystkie symbole odnoszą się raczej do, czy traktowane są jako metafory płodności, metafory prokreacji i o to chyba raczej chodziło Boschowi, a nie o stworzenie jakiejś takiej jasnej, konsekwentnej wykładni alchemiczno-astrologicznej. Kolejną bardzo ciekawą interpretacją jest interpretacja neoplatońska Madeleine Bergman. Madeleine Bergman w swojej książce
twierdzi, że Bosch inspirował się filozofią neoplatońską, filozofią uformowaną, jak pewnie Państwo wiedzą, we Florencji za czasów Wawrzyńca Wspaniałego i troszeczkę wcześniej, w połowie wieku XV. No i właśnie, filozofowie tacy jak Marsilio Ficino czy Pico della Mirandola, oni mieli swoją wizję świata, neoplatońską wizję świata. I dowodem na czerpanie z tej filozofii, która zresztą rozpowszechniła się dosyć mocno na północy Niderlandów, jest to niezwykłe znaczenie nagości i cielesności. W owej filozofii nagość miała znaczenie czystości. Co więcej, to było też coś takiego, że wierzono w ogród miłości, który będzie takim miejscem, gdzie dusze uwalniają się z okowów cielesności i wznoszą się ku Bogu. No i tutaj mamy taki dowód, który właśnie Madeleine Bergman starała się wyprowadzić, pokazując właśnie taką duszę wznoszącą się w centralnym panelu tegoż tryptyku ku Bogu. Problem polega na tym, że ona oczywiście analizuje ten centralny fragment, a jakby nic nie mówi o panelu prawym, który przedstawia to domniemane piekło. I to jest znowu taka bardzo wybiórcza interpretacja. Bardzo popularnymi interpretacjami są interpretacje moralistyczno-eschatologiczne. I te interpretacje to są zdecydowanie interpretacje, których jest najwięcej. Tutaj oczywiście są interpretacje Waltera Gibsona, Stefana Fischera, a także Ernsta Gombricha. I drodzy Państwo, dla chociażby Gombricha cały tryptyk to jest bardzo taki ciekawy czas, że to wszystko, co widzimy, to jest moment po stworzeniu świata, po wygnaniu z raju, ale przed potopem. Ludzkość najpierw została pięknie stworzona na lewym panelu, potem została wygnana z raju i widzimy właśnie ziemię, która jest tutaj tuż przed potopem, no i grzeszą na potęgę, straszliwie grzeszą, potem Bóg zsyła potop i zsyła też męki piekielne i to widzimy na prawym panelu. No i drodzy Państwo, no, wydaje się, że wszystko jest fajnie. Problem polega na tym, że jak się przyjrzeć tak na dobrą sprawę temu środkowemu panelowi, to ten grzech, który jest tam obecny, jest taki mocno wyssany z palca, bo tam nie ma grzechu, tam nie ma wstydu wśród tych postaci. O tym jeszcze dokładnie będziemy sobie mówić i dokładnie to będziemy pokazywać. Natomiast wydaje się słuszne, że Bosch czerpał bardzo mocno ze średniowiecznych drolerii, czyli nic innego jak takich marginesowych, śmiesznych śmiesznostek rysunków, które znajdowały się na marginesach średniowiecznych manuskryptów. Bardzo dużo jest nawiązań właśnie do tych drolerii w obrazie Boscha i to nie tylko w panelu przedstawiającym domniemane piekło, ale także w panelu centralnym. Wydaje mi się, że całość miała właśnie służyć troszeczkę temu, czemu służyły drolerie, rozrywce, zadziwieniu, rozśmieszeniu, bycie takim humorystycznym aspektem, który bardzo podniecał możnych. Możni lubią oglądać to, czego wstydzą się w rzeczywistości. I trochę taka, wydaje mi się, że takie myślenie sprzyjało tworzeniu tego tryptyku. Jest jeszcze jedna interpretacja, tryptyk, że jest to tryptyk fałszywego raju. To wymyślił Paul Vandenbroek i to jest taka interpretacja dosyć ciekawa, która mówi o wizji historii ludzkości od generacji raj, którą mamy na lewym skrzydle i potem następuje stopniowa degeneracja w tablicy środkowej i mamy tam fałszywy raj,
raj wymyślony, fałszywy totalnie, który pęka i z tego raju tworzy się piekło. I piekło mamy na prawym skrzydle. Tym interpretacjom przeczy parę szczegółów pomijanych przez Van der Broeka, między innymi brak wygnania z raju, ale wydaje mi się, że trochę Van den Broek ma w tym racji. Dlaczego? Zaraz Państwo zobaczą. Jeszcze dwie ostatnie już interpretacje. Pierwsza to interpretacja poststrukturalistyczno-marksistowska Keita Moxeya. Proszę, niech Państwo się nie wzdrygają na słowo marksistowska. Bardziej mnie tu chyba interesuje w tej interpretacji kwestia poststrukturalizmu. Dla tego badacza, dla Moxeya, ten obraz nie ma ustalonego znaczenia. Znaczenie jest płynne. On był przede wszystkim, został stworzony właśnie jako taki świadomy przykład bizar, dziwaczności. Przeznaczony był dla elitarnych koneserów i nie ma tutaj, Boż nie chciał stworzyć jakiejś konsekwentnej ikonografii. Po prostu wepchnął w to wszystko, co miało się podobać. Te śmiesznostki, dziwne elementy, hybrydy, prawdziwe i fałszywe zwierzęta, dużo nagości. No, prawie tak jak w filmie hollywoodzkim, żeby się po prostu podobało, żeby było więcej strzałów i w ogóle. No trochę tak wydaje mi się, że rozumował Moxey. Problem polega na tym, że ja nie wierzę w to, że ten obraz jest totalnie bezideowy, że Bosch był takim artystą, który tylko i wyłącznie robił pod gust odbiorcy. Jeżeli się odbiorcy podobają słonie, to będzie miał słonie. Jeżeli żyrafy, to będzie miał żyrafy. To chyba nie tak jednak. Bosch jest za konsekwentny w niektórych elementach i wydaje mi się, że jednak ten obraz nie jest totalnie bezideowy. I wreszcie ostatnia interpretacja, która mnie najbardziej przekonuje, czyli właśnie interpretacja Hansa Beltinga, o którym powiedziałem na samym wstępie. Belting udowadnia w swoich rozumowaniach, że to jest tryptyk utopii, że mamy do czynienia ze snem Adama, który śni o tym, co by było, gdyby nie został popełniony grzech pierworodny. Gdyby Ewa nie zerwała tego jabłka, nie dała Adamowi i tak naprawdę cały plan zbawienia nie doszedłby do skutku. Jak by wyglądał świat? Świat byłby światem bez grzechu, światem pełnym nagości, bo nie byłoby wstydu. I to jest właśnie to, o czym Belting stara się nas przekonać. Skąd w takim razie bierze się ta prawa, to prawe skrzydło tryptyku? No właśnie, w tym raju, w tym Edenie, gdzie nie ma grzechu, gdzie nie było zerwania jabłka z drzewa poznania dobra i zła, tudzież owocu, bo bądźmy precyzyjni, jabłko to trochę taki wymysł późniejszy. W Biblii jest mowa o owocu, nigdy nie ma mowy o jabłku. No ale w każdym razie zerwania tego owocu i tak ludzkość sama siebie doprowadzi prędzej czy później do zguby. I tą zgubę prezentuje Bosch właśnie na prawym panelu obrazu. To też jest interpretacja, która ma pewne minusy, ale jest to interpretacja bezpieczna, drodzy Państwo, bo tej interpretacji nie da się ani udowodnić, ani obalić. I mnie ona w jakiś tam sposób przekonuje i postaram się Państwu, analizując tenże obraz, właśnie skupić się na tych interpretacjach, na interpretacji przede wszystkim Beltinga, którą trochę wzbogacam o interpretację Van den Broeka, Moxeya. W jakiś tam sposób niektóre rzeczy przekonują mnie z interpretacji Gibsona i Fischera. No i wreszcie jest też kilka rzeczy, które wydaje mi się, że chciałbym samemu wnieść też do tego. Nie wiem, czy mogę się mierzyć z wielkimi, ale
wydaje mi się, że mogę spróbować. No i dobrze. Moim zdaniem, zacznijmy może też od tego, jeszcze raz przywołamy kwestię zleceniodawców, bo to jest bardzo, bardzo ważne. To właśnie dla nich zrobił, nie wiemy dokładnie, czy dla Engelberta II, czy dla Henryka III powstał ten obraz, ale w mojej opinii to chyba nie ma znaczenia. Obaj ci panowie mieli podobny gust artystyczny. Obaj ci panowie byli protektorami sztuki, obaj dążyli też do spektakularności w myśl takiej zasady. Jeśli zadziwiasz swoją kolekcją, to się liczysz. Obaj tworzyli kolekcje i w obu kolekcjach było bardzo dużo na gości. Wiemy o tym, że u Henryka III znajdował się chociażby ten obraz. To jest Jan Gossard Mabuse, czyli Herkules i Deianira. No i właśnie ten obraz w jakiś sposób też pokazuje, jakie obrazy interesowały tego mecenasa. Co więcej, oni również posiadali gabinety kolekcjonerów. Czym były gabinety kolekcjonerów? Ja już to Państwu o tym wielokrotnie na tych wykładach mówiłem. To były takie sekretne, najczęściej pokoje, gdzie w tych sekretnych pokojach były to takie pierwsze muzea, tak by można było to nazwać. Tam były miejsca, gdzie obok dziwnych muszli, dwugłowych cieląt, jakichś rzeźb i waz antycznych znajdowały się też takie obrazy bardziej frywolne. No i właśnie do takich gabinetów osobliwości bardzo często były przeznaczone obrazy takie, jak chociażby Gossard namalował Herkulesa i Deianirę. Być może właśnie do takiego gabinetu osobliwości albo do takiej kolekcji mającej zadziwiać, przeznaczony był obraz namalowany przez Hieronima Boscha. Drodzy Państwo, jedną jeszcze też rzecz, którą bardzo mocno podkreśla Antoni Zięba w swojej książce. Utarło się tak myśleć, że tyle tutaj na gości w tym obrazie Boscha, że ten obraz jest wypełniony tą nagością, że ta nagość w tym średniowieczu to na pewno wszystkich bulwersowała straszliwie, no i że to było takie złe, bo lud średniowiecza tylko się umartwiał. To jest wręcz przeciwnie. To tak nie wyglądało. Szczególnie jeśli chodzi o kwestie arystokracji. To właśnie przecież wśród arystokratów bardzo dużo krążyło różnego typu powiastek, powieści, chociażby ta powieść o róży, która jest bardzo mocno nasycona takim nawet wręcz odważnym erotyzmem. To po pierwsze. Po drugie, o czym pisze Johann Heusinga w świetnej książce Jesień średniowiecza, możni bardzo mocno skodyfikowali sobie zabawy i flirty. I flirty bardzo mocno nacechowane erotyzmem. I jeszcze jedna taka rzecz. Przepraszam, jeśli są jakieś dzieci, to powinny teraz zasłonić oczy. No bo właśnie, w Schertogenbosch znaleziono jakiś czas temu, zrobiono takie poważne badania i te badania udowodniły, że bardzo dużo było różnego typu broszek, takich małych elementów w kształcie chociażby falusa, w kształcie waginy i tak dalej, i tak dalej. I to nagle się okazuje, że to było totalnie normalne, nikogo to nie bulwersowało, wszyscy uważali to za takie przedmioty, trochę fetysze, które zapewniały domowi, w którym się znajdował taka broszka, zapewniały po prostu płodność i nikt nie traktował tego jako zło i nie było to nacechowane negatywnie. Mówię oczywiście o kręgach możnych, o kręgach arystokracji, a nie o kręgach gdzieś osób ubogich. Moim zdaniem z tryptykiem Boscha jest tak, że on był elementem budowania statusu i prestiżu społecznego. Jeżeli posiadasz takie świetne dzieło modne, to masz po prostu 20 punktów do sławy. I myślę, że tak trochę Bosch mierzył i mierzył też właśnie w takich
odbiorców swojej sztuki. Drodzy Państwo, to teraz jeszcze kilka faktów i już będziemy tylko i wyłącznie oglądać obrazki związane z Ogrodem Rozkoszy. Co mówią fakty? A fakty mówią tyle, że tryptyk został namalowany na desce farbami olejnymi, że całościowo ma wymiary 220 cm wysokości na 389 szerokości. Nie jest datowany. Dotychczas naukowcy datowali ten obraz jako obraz namalowany w późnym okresie twórczości Hieronima Boscha. Ostatnie badania pokazują, że nie do końca tak wcale jest. Skąd te badania się wzięły? Obraz jest namalowany na desce, więc to ułatwia pewną rzecz. Jakby był na płótnie, to nic byśmy tutaj nie zdziałali. Ale na desce można zrobić analizę dendrochronologiczną. Oczywiście analiza dendrochronologiczna nie rozwiąże nam wszystkich problemów, ale pokaże nam, kiedy została ścięta deska, na której namalowano tenże obraz. I po analizie dendrochronologicznej wyszło, że obraz nie mógł powstać później niż 1400, nie mógł powstać wcześniej niż 1468-74 rok, dlatego że właśnie na te lata jest datowana deska. Co to oznacza? To oznacza, drodzy Państwo, oczywiście deska potem musi być sezonowana, częstokroć 10 lat trwa, zanim pójdzie do warsztatu malarskiego. Ale oznacza to, że nie tak jak dotąd myślano, obraz został namalowany w późnym okresie, tylko raczej to jest obraz namalowany prawdopodobnie około 1490. Przedział robią naukowcy dosyć duży, 1490-1510. I moim zdaniem to gdzieś mógł być ten obraz namalowany 1495-1494. Tak by wydawało się znaczące, że właśnie wtedy ten obraz mógł powstać. Wiemy na pewno, że obraz znajdował się właśnie w tejże kolekcji hrabiego Henryka III von Nassau w Brukseli, bo tak jak powiedziałem, w 1517 roku zwiedzał tę kolekcję Antonio de Beatis, kanonik włoski, który dokładnie opisał tenże obraz. To, co też Państwu mówiłem, fakty też mówią wyraźnie o tym, że obraz prawdopodobnie był namalowany nie tylko przez samego jednego, wyłącznie Boscha, ale że miał pomagierów, bo naukowcy wyróżnili trzy dukty pędzla, co może świadczyć o tym, że jednak byli pomocnicy, którzy na przykład kładli wypełnienia rysunku, który zrobił chociażby sam mistrz Hieronim Bosch. I to jest dla mnie kolejny dowód na takie biznesowe podejście do tego malowidła. No właśnie, no jak mamy teraz rozumieć ten obraz? Każdy widz zaczyna swoją przygodę z tym tryptykiem od tryptyku zamkniętego. A tryptyk zamknięty wygląda tak, jak widzą Państwo na obrazku. Zupełnie nieatrakcyjny, zupełnie nie mówiący nam nic o tym, co dostrzeżemy wewnątrz. Drodzy Państwo, jest taka dosyć ciekawa historia. Otóż kolekcję hrabiego von Nassau w 1520 roku zwiedzał Albrecht Dürer. Albrecht Dürer opisał większość tych obrazów, które znajdowały się w tej kolekcji. Nie napisał ani słowa o obrazie Hieronima Boscha. Dlaczego? Są dwie teorie. Pierwsza teoria mówi, bo po prostu go nie widział, bo nie wiem, bo był ukryty przed jego wzrokiem w gabinecie osobliwości. Też jest taka możliwość. Druga teoria mówi, że widział tylko i wyłącznie zamknięty obraz, namalowany, tak jak tu Państwo widzą, kolorami, szarymi kolorami, czyli en grisal, i to go w ogóle nie zainteresowało. Bo rzeczywiście tak zamknięty obraz nie robi nic, nie zaciekawia. Ot obrazek przedstawiający stworzenie świata, przedstawiający Boga, który właśnie stwarza świat. Dopiero gdy otworzymy
obraz nas bije po oczach kolorami. I o to też chodziło Boschowi, żeby przygotować państwa do tego, co zobaczą państwo za chwilę, żeby skontrastować te dwa światy. To jest tak, jak trochę pisze wielki teoretyk sztuki Leon Battista Alberti. Jeśli chcesz ukazać brzydotę albo piękno, to skontrastuj piękno wraz z brzydotą. Jeżeli pokażesz brzydkiego mężczyznę i pięknego mężczyznę, to on ci się wyda jeszcze bardziej piękny, bo jest punkt odniesienia. I trochę tutaj wydaje mi się, że podobny sposób zastosował Hieronim Bosch. Tak jak powiedziałem, malowidło jest tutaj malowane en grisal, czyli przy użyciu skali szarości. To, co widzimy, to taki prekopernikański obraz świata. Artysta pokazuje nam przecież płaski dysk w przeźroczystej kuli. I ten wygląd kuli odnosi się do opisu znanego z psalmu 33. W tym psalmie między innymi padają takie słowa: on gromadzi wody morskie jak w butli, oceany umieszcza w zbiornikach. Jak w butli albo jak w worze. W tłumaczeniu obecnym jest jak w worze. Chodzi oczywiście o wór taki na wodę. Co ważne, ten psalm jest też cytowany na tej łacińskiej inskrypcji, drodzy państwo, która się pojawia tutaj. Tu jest taka łacińska inskrypcja i ta łacińska inskrypcja brzmi tak: ipse dixit et facta sunt, ipse mandavit et creata sunt, bo on przemówił, a wszystko powstało, on rozkazał i zaczęło istnieć. To po pierwsze jest odniesienie do psalmu tego 33, dokładny cytat z psalmu 33, ale bez wątpienia to też odnosi się do Księgi Rodzaju, gdzie trzeciego dnia Bóg oddzielił wody od ziemi, a także nakazał ziemi wydawać rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku, owoce, w których są nasiona. Wydaje się więc zatem, że mamy tutaj zamknięte skrzydło tryptyku, które pokazuje stworzenie świata, a konkretnie dzień trzeci, kiedy właśnie Bóg już stworzył rośliny i zabrał się do tworzenia ciał niebieskich, zwierząt, no i człowieka. Jeśli uważnie się wpatrzymy, to właśnie w różku mamy figurę Boga Ojca. To on zdaje się panować nad całym światem, to on zaprasza też nas do tego, żebyśmy otworzyli ten tryptyk. Otworzyli i zobaczyli jego wielkie dzieło, dzieło stworzenia. No i właśnie, po otwarciu tryptyk wali nas po oczach ferią barw. Onieśmiela kolorem, niesłychaną liczbą postaci. Zajmuje nam trochę czasu, zanim my w ogóle zaczynamy się orientować, gdzie my się w zasadzie znajdujemy i co to jest. Bo jest tu tyle postaci, tyle elementów, że nie jesteśmy w stanie tego za jednym rzutem oka ogarnąć. Wydaje mi się też, że tryptyk, zgodnie z ikonografią katolicką, powinniśmy czytać od strony lewej do strony prawej, chociaż były takie podejrzenia i próby interpretacyjne, które miały za zadanie czytanie od strony prawej do strony lewej. Przyjrzyjmy się zatem panelowi lewemu. Wydaje się, że jest to rzeczywiście obraz raju, ale jak zawsze w wypadku Boscha ten raj jest troszeczkę pewnym, troszeczkę nie inny niż chcielibyśmy to wiedzieć i znać z Księgi Rodzaju. Sądzę, że Bosch sportretował tutaj moment tuż po stworzeniu Ewy. Tuż po stworzeniu Ewy, ale także warto zwrócić uwagę, że mamy tutaj czas, kiedy jednocześnie Eden zaczyna się rodzić, zaczyna się rozmnażać, zaczyna żyć. Bo mamy tutaj właśnie takie elementy jak zwierzęta, które wychodzą na ląd,
Tu mamy znowu kolejne zwierzęta, które wychodzą na ląd. Oczywiście no, to nie jest teoria ewolucji Darwina i nie imputujmy Boschowi darwinowskich teorii. No niemniej jednak tak to trochę wygląda. To też jest spełnienie tego, co Bóg powiedział, a mianowicie bądźcie płodni i rozmnażajcie się. I już tutaj mamy takie aluzje do tej płodności. Chodzi przede wszystkim o te króliczki tutaj, które sobie kicają. Wiadomo, co one symbolizują. Ale właśnie problem polega na tym, że w całym tym przedstawieniu coś nie gra. Bo przecież jak się uważnie wpatrzymy, to stworzeniem człowieka zajął się Bóg, a nie Jezus. Ja wiem, że Bóg jest współistotny Chrystusowi, ale tu coś nie gra, bo mamy tutaj przedstawienie Chrystusa i to Chrystus chwyta za rękę Ewę. Co więcej, drodzy Państwo, mamy też Adama. Tenże Adam wygląda tak, jakby był taki trochę śpiący, taki odrealniony zupełnie. Zupełnie w innym świecie się znajdował. Co jest ważne, to mogą być mistyczne zaślubiny, czy może to być rozumiane jako mistyczne zaślubiny Chrystusa z Ewą. Że to nie jest tak, że Chrystus chwyta Ewę i mówi, Adamie, to będzie teraz twoja żona. Nie, mamy tutaj do czynienia z tymi mistycznymi zaślubinami. Zaślubinami, które można również interpretować bardzo mocno symbolicznie. Bo Ewa w ikonografii chrześcijańskiej bardzo często była utożsamiana z Kościołem. I to są te takie pierwsze zaślubiny. Kościół, wiara katolicka i to oddanie Kościoła po wsze czasy Chrystusowi. To jest jedna oczywiście rzecz. Druga sprawa, naprawdę warto jeszcze tu się przyjrzeć temu Adamowi. Bo rzeczywiście on się tak patrzy, ale to jest taki wzrok, jak byłby zahipnotyzowany, martwy, jakby nie było w nim życia, jakby śnił na jawie. I to jest istota tej interpretacji, na której opiera się Belting. Dalej proszę zwrócić też uwagę, że w ogóle Adam ma taką ciekawą pozycję, prawda, taką półleżącą. Niektórzy naukowcy zwrócili uwagę właśnie na charakterystyczne skrzyżowanie nóżek Chrystusa, Adama. Przejęzyczyłem się, ale się dlatego przejęzyczyłem, że proszę zwrócić uwagę, to jest Żera David, ukrzyżowanie, które znajduje się w National Gallery w Londynie i pochodzi z 1481 roku. Bardzo podobna pozycja nóg. Adam może być więc prefiguracją tego, co się wydarzy później. No ale wróćmy jeszcze raz do tego wizerunku. Adam śni na jawie, Adam widzi coś, co wydarzy się na środkowym panelu. Co więcej, przez zaślubiny Chrystusa z Ewą, Ewa poświęca się Chrystusowi. Nie czyni więc tego, co uczyniła, czyli nie pójdzie do drzewa poznania dobra i zła. Szatan jej nie skusi, nie zerwie jabłka i świat zupełnie inaczej się potoczy. Skąd to wiemy, że świat się zupełnie inaczej potoczy? Bo proszę zobaczyć, to jest właśnie drzewo poznania dobra i zła, które znajduje się tutaj po prawej stronie lewego skrzydła tryptyku. I mamy tutaj oczywiście właśnie drzewo poznania dobra i zła. Mamy tego węża, tego szatana, który tu pełza, prawda? Ale nie mamy w żaden sposób ani Adama, ani Ewy przy tym drzewie. Natomiast jeśli porównamy obraz Boscha, który znajduje się w Wiedniu, jest to tryptyk Sąd Ostateczny, mamy tu taki typowy komiks.
Otóż tutaj Chrystus jest zaślubiony z Ewą, mamy to stworzenie w tym momencie, mamy tutaj kuszenie, zrywają, Ewa zrywa jabłko, daje Adamowi, a tutaj dalej mamy wygnanie z raju. Standardowa chrześcijańska ikonografia, czego nie ma oczywiście w tym. Tu jeszcze takie porównanie, żeby Państwo dokładnie to właśnie zobaczyli, czego nie ma właśnie w przypadku tryptyku Ogród Rozkoszy. Co więcej, o ile wyeksponowane jest bardzo dobrze na tym obrazie, inaczej, słabo jest wyeksponowane drzewo poznania dobra i zła, my nie jesteśmy w stanie go w ogóle dostrzec, dopiero jak się głęboko w nie wpatrzymy, to zauważamy, że ono gdzieś tam na marginesie niemalże panelu się znajduje, o tyle bardzo dobrze wyeksponowane jest drzewo życia. O co chodzi z tym drzewem życia? Drodzy Państwo, to jest smocze drzewo, czyli dracena smocza. Być może Państwo kiedyś spotkali się ze zwykłą draceną, którą oczywiście u nas można kupić, ale dracena smocza to zupełnie coś innego. To znajdujące się pod ścisłą ochroną drzewo, które rośnie w zasadzie tylko na Wyspach Kanaryjskich, na Maderze, można je znaleźć. Wygląda właśnie tak, oryginalnie. I Bosch w swoim obrazie korzysta z tego materiału wizualnego i tworzy też takie smocze drzewo. O co chodzi z tą draceną? To jest takie niezwykłe drzewo, że jeżeli Państwo natną korę tego drzewa, to z tej kory z wnętrza drzewa zaczyna wypływać żywica i jest to specjalna, specyficzna żywica, która pod wpływem atmosfery zabarwia się na kolor czerwony. No i wierzono, że jest to drzewo magiczne, a do tego rosło tylko i wyłącznie w jednym, w kilku miejscach na ziemi, w związku z czym było uznawane za drzewo absolutnie magiczne. Tutaj, w tym wypadku, Bosch prawdopodobnie inspiruje się Liber Chronicarium, kroniką Hermana Schedla. Ta kronika Hermana Schedla, notabene taka kronika również znajduje się w Toruniu, oczywiście późniejsze wydanie w Książnicy Kopernikańskiej, z tego co pamiętam, w dziale zbiorów specjalnych. O tyle jest to bardzo ciekawa rzecz, że to Liber Chronicarum pokazywało świat taki, jak widziano go pod koniec wieku XV. Jest to taka cała wykładnia świata. No i właśnie jest tam również wygnanie z raju, jest tam stworzenie Adama, stworzenie Ewy. No i jest też zaprezentowane to smocze drzewo. I prawdopodobnie Bosch znał to bardzo dobrze i przekopiował sobie do swojego obrazu. Tutaj mamy właśnie to smocze drzewo. Nie tylko to Bosch znał i nie tylko z tego skorzystał. Skorzystał też, bardzo mocno korzystał z różnego typu bestiariuszy, a także z takiego bardzo ciekawego opisu Cyryla z Ankony. Cyryl z Ankony był pierwszym archeologiem, który podróżował po świecie. I to jest ciekawe, że stworzył nie tylko opisy budynków, ale także opisy dziwnych zwierząt, które napotkał podczas swojej afrykańskiej podróży. No i opisał i narysował między innymi, jak wygląda żyrafa. I umieścił to właśnie w swojej publikacji. Tak wyglądała żyrafa namalowana, narysowana przez Cyryla z Ankony. Proszę zobaczyć, to są bardzo duże podobieństwa tutaj widzimy, w związku z czym z dużym prawdopodobieństwem Bosch znał publikację Cyryla z Ankony. Nie wierzę, że widział naprawdę, jak wygląda żyrafa, natomiast znał tę publikację i ta publikacja przeszła po prostu do obrazu. No mamy tu jeszcze takiego słonika, ten słonik też pochodzi z takiej publikacji, którą Bosch prawdopodobnie znał. Drodzy Państwo, teraz kluczową rzeczą jest to, że mamy tutaj
pełną szczęśliwość tak naprawdę. Raj się rozwija, zwierzęta się mnożą, rośliny owocują, wszystko jest wspaniale i pięknie. W środku mamy zaś taką specjalną fontannę, fontannę szczęśliwości, fontannę czterech rzek, z której prawdopodobnie wypływać będą niedługo te cztery biblijne rzeki. I ta fontanna wygląda tutaj nieskazitelnie, pięknie, wspaniale, ale jest w niej pewne pęknięcie i pewne niebezpieczeństwo, które symbolizowane jest przez tą sowę. Drodzy Państwo, wydaje mi się, że to jest właśnie takie pokazanie, że zło nie śpi, że coś tu jest, że coś wisi w powietrzu, coś złego. Nawet jeżeli mamy ten idealny sen Adama, o którym pisze Belting, to i tak gdzieś zło cię obserwuje. Bądź ostrożny. Te ptaki boszowskie właśnie z takimi charakterystycznymi oczyma, to jest też to, co bardzo często u Boscha w jego obrazach się pojawiało. Drugą rzeczą, która wprowadza pewien taki dysonans w odczytywaniu tego obrazu, jest właśnie dosyć drapieżna, mordercza scena, którą gdzieś w tle widzimy. Lew, czy też taki quasi-lew, no tak Boż widział lwa, tak mu się wydawało, że lew wygląda, poluje na antylopę, poluje i w brutalny sposób ją zagryza. To jest trochę, proszę Państwa, taka realizacja toposu et in Arcadia ego. Ja jestem obecna w Arkadii, ja jestem obecna w raju. Śmierć też jest obecna w raju. I to jest drugi dysonans, który pokazuje, że coś tu może nie grać w tym wszystkim, że to jest szczęśliwość, ale ta szczęśliwość może kiedyś zacząć pękać. Na razie wszystko się mnoży, wszystko jest wspaniale, wszystko jest cudownie. I tak samo cudownie pewnie będzie już za chwilę, jak spojrzymy na obraz środkowy. Tu jeszcze raz przypomnienie, jak wygląda właśnie tenże panel całościowo. Mamy tu też takie fantastyczne zwierzęta, które się pojawiają, czyli na przykład jednorożec jest tutaj. Tutaj też taki jakiś duży kot, nie wiem, ryś jakiś poluje sobie też na zwierzęta. Ważne jest też to, proszę Państwa, że właśnie to, co na samym początku powiedziałem, Boż wykorzystuje elementy modne, elementy znane z różnego typu krajoznawczych publikacji, tak by to można określić. Ten Cyryl z Ancony to taka krajoznawcza publikacja, takie Poznaj świat, tylko że trochę wcześniej. I to wszystko wciela do swojego obrazu po to, żeby ten obraz uatrakcyjnić, żeby ten obraz był jeszcze bardziej dziwaczny i jeszcze bardziej wywoływał ten taki efekt wow. I wydaje mi się, że wywołuje efekt wow, bo skoro na nas wywołuje ten efekt wow, to co dopiero, jeśli chodzi o ówczesnych odbiorców tego obrazu. Patrząc więc też na ten panel, ja przychylam się trochę do tej interpretacji Hansa Beltinga, czyli mamy właśnie Adama, który śni o utopijnym raju, raju, który nigdy nie zostanie utracony, dlatego nie zostanie utracony, bo Chrystus, bo Ewa oddała się całkowicie pod opiekę Chrystusowi, nastąpiły mistyczne zaślubiny i mistyczna szczęśliwość. I to, co będziemy mieli za chwilę, to właśnie realizacja tejże szczęśliwości. Raj nie został utracony, bo Adam i Ewa nie zostali z raju wygnani. Drodzy Państwo, i to jest teraz kwestia taka, że jak patrzymy się na środkowy panel, to, co zwraca naszą uwagę, to oczywiście obecność nagich postaci, jest ich oczywiście bardzo, bardzo dużo, ale
Nie ma tutaj jakiejś pornografii w tym wszystkim. Nie ma też to, co imputowali trochę ci wszyscy, którzy starali się moralizatorsko patrzeć na ten obraz. Postaci, które tutaj występują, nie wstydzą się swojej nagości. Przypomnijmy może, że właśnie w Księdze Rodzaju jest o tym wyraźnie, że w momencie zerwania owoców z drzewa poznania dobra i zła, pierwszą rzeczą, którą Adam z Ewą uczynili, to było poczucie wstydu, wstydu też swojej nagości. Skryli się w krzakach przed Bogiem. I tego tutaj nie widzimy. Tu jest pełna szczęśliwość. Co więcej, proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę jest to bardzo podobna, nie taka sama, ale podobna przestrzeń. Mamy podobna do tego, co widzieliśmy na lewym panelu. Mamy podobny krajobraz, podobną kolorystykę. Wygląda to trochę tak, jakby to było to samo miejsce, ale 200, 300, 500 lat później, że oto żyjemy w bezgrzesznej, wspaniałej krainie szczęśliwości, w Edenie, w którym nigdy nie zapanował grzech, nie zapanował wstyd, nie zapanowała złość, zło i tak dalej, i tak dalej. Centralnym elementem jest źródło, w którym kąpią się kobiety. Wokół tego źródła krążą na przedziwnych różnych wierzchowcach, bo to jest przecież i jakaś świnia, i niedźwiedź, i jakiś taki quasi jednorożec, i wielbłądy, i jakiś lew, i normalny wierzchowiec, i jeleń jakiś taki, i hybryda jakaś taka związana z tym, że to może jakiś gryf albo coś w tym stylu. Krążą młodzieńcy wokół tych kobiet, które kąpią się tutaj. Kobiety mają tu owoce. Owoce, które oczywiście mają konotacje bardzo mocno erotyczne. To są oczywiście takie jakieś przerośnięte jabłka. Tu mamy innego typu owoce. Generalnie wszystkie owoce czerwone były uznawane w średniowieczu, w późnym średniowieczu za owoce kojarzące się z naturą seksualną. Wielu interpretatorów chciało widzieć tutaj w tym takim kręgu, że jest to siedem grzechów głównych. Dlaczego siedem grzechów głównych? No bo odczytywano tutaj te zwierzęta w sposób symboliczny, że każde z tych zwierząt miałoby się odnosić do jednego z grzechów głównych. Problem polega na tym, że gdyby tak rzeczywiście miało być, to byłoby tylko siedem tych zwierząt, a tu jest zdecydowanie więcej. Poza tym ja nie widzę tu żadnego takiego, nie wiem, może Państwo widzą, żadnego takiego moralizowania. To mamy po prostu taką erotyczną, dosyć mocno erotyczną, ale zabawę generalnie. Oczywiście jest pewne wskazywanie na kwestie związane z płodnością, chociażby proszę zwrócić uwagę, że wiele tych zwierząt ma bardzo mocno wyeksponowane genitalia. Chociażby tutaj. To wyraźnie jest tutaj widoczne. W centrum mamy właśnie te zgromadzone kobiety, wokół których jeżdżą mężczyźni. Tu mamy jeszcze to ujęcie tych genitaliów. Tu mamy właśnie to, że niby są to odwołania do średniowiecznych grzechów głównych, w co ja zupełnie nie przekonuje mnie to. Natomiast przekonuje mnie zupełnie coś innego. Jak spojrzą się Państwo na ten krąg, to przypominają się zabawy, które opisuje Johann Huizinga w Jesieni średniowiecza, zabawy dworu. Oczywiście te zabawy wyglądały trochę inaczej. Bardzo często młodzieńcy byli ubrani albo rozebrani tylko do pasa, kobiety też były ubrane, ale pragnieniem tych młodzieńców było to, że przecież podtekst tych zabaw, że kobiety były zgromadzone w środku, a wokół nich tańcowali rozochoceni mężczyźni,
Podtekst był tutaj bardzo mocno erotyczny. Tu jest takie ujęcie w sztychu Izraela van Meckenema, który dzisiaj się w Londynie znajduje. Moreska to rodzaj takiego tańca. No i właśnie widzimy tutaj mężczyzn, którzy tańczą wokół kobiety. Jest bardzo dużo ujęć podobnych. Mamy też ujęcia wielu kobiet znajdujących się w centrum, a wokół tańczą mężczyźni. Także coś takiego jest w poemacie o róży. To jest bardzo, bardzo częste. Wydaje mi się, że Bosch tutaj po prostu nawiązuje do tego, co znane było możnym, jako typowe takie zabawy, tylko udziwnia to. Robi to tak, żeby to było znowu takie wow. Trochę zachowuje się jak scenarzysta amerykańskiego filmu, że trzeba tą rzeczywistość podkręcić, żeby to było jeszcze lepiej sprzedawalne. To, co jest, proszę Państwa, chyba ważne i o czym wspomniałem, to jest właśnie kwestia tego, że cały panel skrzy się od nawiązań erotycznych. Niemal każdy element się tutaj doń odwołuje, ale to też, co Państwu powiedziałem, że jest to taki erotyzm czysty, bez obciążenia pornograficznego. Dlatego, że ta miłość jest miłością cielesną, ale bez poczucia wstydu w 99% przypadków, bo jest jeden mały wyjątek, o którym za chwilę Państwu powiem. Co o tej erotyce, na ten erotyzm wskazuje? No oczywiście na pierwszym miejscu są te wszędobylskie owoce. Owoce, które w zasadzie mogą Państwo znaleźć wcześniej, chociażby tutaj, no mamy właśnie tutaj to jabłko, czyli znowu mamy takie powielenie grzechu pierworodnego w jakiś tam sposób. Tu kolejne takie wielkie, jakieś dziwaczne owoce. Tu mamy też takie bardzo ciekawe przedstawienie, bo mamy grupę nagich osób adorujących wielką, przerośniętą, gigantyczną truskawkę, modlących się do tej truskawki, trochę tak jakby się modlili do właśnie jakiegoś takiego wielkiego obiektu pożądania, obiektu seksualnego, no bo właśnie tutaj tego typu nawiązania Bosch starał się wepchnąć. Ciekawą rzeczą jest też to, że mamy tam taki w jednym miejscu lasek. Lasek, gdzie rosną drzewa i drzewa wyglądają właśnie jak drzewo poznania dobra i zła. I mamy tutaj szereg postaci, które zrywają te owoce. Co więcej, jedzą je, a mamy tutaj kobietę, która trzyma się za brzuch. I teraz tak, są dwie interpretacje, albo to jest osoba, która jest w ciąży, ale moim zdaniem bardziej przekonuje mnie taka interpretacja, że jest to osoba, która się przejadła owocami miłości. Co za dużo, to niezdrowo. Nie tylko chodzi o owoce te rzeczywiste, ale także o owoce symboliczne. Ale mimo tego tutaj mężczyzna jej przynosi jeszcze gigantyczną truskawkę, ona tak wygląda tak trochę jakby, jeszcze bym coś cisnęła, ale chyba nie da rady już. Kolejnym elementem erotycznym, odwołującym się do erotyzmu, są ptaki. Ptaki? O co chodzi? No, jak zna się holenderski, to nagle okazuje się, że dlaczego to jest tak, jak dlaczego lepiej w Czechach niczego nie szukać, bo się można zdziwić. To trochę z ptakami jest podobnie. W staroniderlandzkim w ogóle ptak po holendersku brzmi vogel, czy oni tam mówią vogel, pewnie jakoś tak. Ptaki to vogelen, co ma też takie swoje potoczne znaczenie, jako mieć stosunek seksualny. Więc te vogelen, które się tutaj znajdują, to nic innego właśnie jak nawiązanie bezpośrednie do tego, że
że chodzi tutaj o stosunki seksualne. Co ważne, te ptaki wszystkie są przerośnięte, jakieś ogromne. I udowadnia Bosch w obrazowaniu tych ptaków, jak wielkim mistrzem był. Proszę zwrócić uwagę, jak to jest wszystko świetnie namalowane. Naukowcy nawet porozpoznawali, co to są za ptaki. To jakbyśmy mieli jeszcze jeden wykład, to pewnie można byłoby o tym mówić. Drodzy Państwo, postacie w muszli. To też jest kwestia związana z erotyzmem. Muszla, a konkretnie muszla małży, od zawsze była uważana za symbol erotyczny przez swoje konotacje z waginą. Tutaj mamy dwie osoby znajdujące się w tej muszli, ukryte przed wzrokiem oglądających, ale też mamy gdzieś tutaj leżące perły, czyli sugestie, że to, co oni tam robią w tej muszli, to nie jest nic zdrożnego, tylko wręcz coś pięknego, bo perła jest jednak tym symbolem piękna, wspaniałości i czegoś ważnego. Jedną z najpiękniejszych chyba scen erotycznych znajdujących się na tym obrazie jest para w bańce. To nawet jest nie tyle scena erotyczna, co scena miłosna. I to jest scena pełna czułości, pełna takiego niezwykłego erotyzmu, to bo ta dwójka odcięta jest zupełnie od świata zewnętrznego. Tkwią jakoś w swoim świecie, w swoim takim pożądaniu i to pożądanie rozkwitło niczym kwiat. I to jest chyba taka fajna interpretacja, którą można byłoby tutaj poddać. Para jest całkowicie sobą zajęta, ona w ogóle nie widzi, co się dzieje poza nią, ale jak Państwo się uważnie wpatrzą, to no cóż, ta ich beztroska chyba nie będzie trwała wieki. Proszę zwrócić uwagę, ta bańka trochę pęka. Oni tego nie widzą, bo oni są sobą zajęci, ale bańka pęka. Być może za jakiś czas coś tu się stanie. Dlaczego się stanie? No to jeszcze sobie na to pytanie odpowiemy. Proszę też zwrócić uwagę na podobieństwo. Podobieństwo pomiędzy tą kobietą a Ewą. Moim zdaniem ono w jakiś tam sposób istnieje i wydaje mi się, że można byłoby próbować zrobić taką interpretację, że ta kobieta w bańce to potomkini Ewy, potomkini pierwszej kobiety i to może tłumaczyć, dlaczego ona jest zamknięta w bańce, bo ona zajmuje się w spokoju prokreacją, zajmuje się w spokoju miłością, bo ona jest za cenna jak na ten cały Eden. Jeszcze raz wrócimy tutaj do tego, bo ta bańka wyrasta z takiego kwiatu. W tym kwiecie znajduje się, w owocu tego kwiatu znajduje się właśnie taka postać, postać, która patrzy się na mysz. I drodzy Państwo, ta mysz też wprowadza taki niepokój w tym wszystkim, bo wygląda na to, jakby ta mysz wchodziła do pułapki i za chwilę miała wejść i ugrząść w tej pułapce, wpaść w sidła. Tak jakby całe to przedstawienie u Boscha było podszyte pewnym takim niepokojem. Homoseksualizm, drodzy Państwo, to też się u Boscha zdarza. U Boscha też jest to w jakiś sposób eksponowane. Proszę zwrócić uwagę tutaj. Tylko właśnie, to jest też kwestia taka, że Bosch to pokazuje w jakiś taki totalnie naturalny sposób. On nie piętnuje tego, on nie mówi, nie pokazuje tego homoseksualizmu jako czegoś gorszego. Pokazuje, dlaczego mówię, że nie pokazuje? Ponieważ, proszę zwrócić uwagę, tu są kwiaty, a nie jakieś inne rzeczy, które mamy, czy konotujemy negatywnie. Kwiaty raczej konotacje mają bardzo, bardzo pozytywną. Obecność ciemnoskórych. Drodzy Państwo, w wielu miejscach pojawiają się też osoby ciemnoskóre
I moim zdaniem artysta wprowadził je, żeby podnieść atrakcyjność obrazu, żeby pokazać swoją paletę możliwości malarskich. Ale oprócz tego starał się dać pewną dozę egzotyzmu. Natomiast niektórzy twierdzili, że dlatego wprowadził osoby ciemnoskóre, żeby pokazać upadek obyczajów, bo przecież każdy ciemnoskóry to dzikus, no i jest to związane z brakiem człowieczeństwa, z zachowaniami barbarzyńskimi, z tym, że dominują w nas tylko i wyłącznie instynkty. To jest mocne nadużywanie interpretacyjne. Ja tego tu absolutnie nie widzę i myślę, że Państwo też tego tutaj nie widzą. To jest po prostu w mojej opinii uatrakcyjnienie obrazu. Co ciekawe, wydaje mi się, że Bosch widział tych Maurów czarnoskórych na żywo, bo naprawdę oni są świetnie z dbałością o szczegół oddani. Ostatnią rzeczą są dzicy ludzie, którą chciałem Państwu tu pokazać. Bosch osiąga taką różnorodność przez portretowanie naprawdę szerokiego spektrum, nie tylko właśnie tych ciemnoskórych, ale także portretuje dzikich ludzi mieszkających w jaskini. To są właśnie dzicy ludzie mieszkający w jaskini. Tu mamy taki jawnie faliczny symbol. Wydaje się, że chodzi tutaj o to, żeby uatrakcyjnić jeszcze bardziej ten obraz. Obok erotyzmu taką dominującą kwestią jest chęć ukazania takiej barwnej dziwaczności. To już było w tych dwóch ostatnich przedstawieniach, czyli w tych dzikich ludziach i w tych osobach ciemnoskórych, ale autor też tworzy ten klimat takiej dziwaczności poprzez wprowadzenie fantastycznej architektury, a także przez wprowadzenie dziwacznych hybryd postaci, zwierząt, czyli takich przedstawień, które nie istnieją na pewno w rzeczywistości, a są wymysłem fantazji albo istnieją w mitologii. I takim obrazem jest chociażby Gryf. Drodzy Państwo, jak się Państwo zastanawiają, skąd Jane K. Rowling zaczerpnęła hipogryfa w trzeciej części Harry Pottera, to bardzo podobny jest do tego. Ale oprócz tego gryfa są na przykład syreny. O, w ten sposób. No ale dobrze, obiecałem Państwu interpretację i mówiłem Państwu o tym, że no mamy tu wielką, wspaniałą krainę erotycznej szczęśliwości. Ale czy rzeczywiście wszystkie wydarzenia, wszystkie elementy są tu erotycznie szczęśliwe? Nie. Po pierwsze już pokazałem Państwu tą pękającą bańkę, która znamionuje coś groźnego. Po drugie, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wszyscy w całym obrazie nie czują wstydu, nie czują, że są nadzy, poza jednym przedstawieniem. Tym przedstawieniem znajdującym się tutaj. Proszę też zwrócić uwagę, że architektura, która tutaj jest, to nie jest już taka wspaniała architektura, jaką widzieliśmy na scenie, na panelu lewym, na panelu przedstawiającym Eden. Tutaj mamy rozrośniętą, wspaniałą architekturę, ale architekturę, która, mamy tutaj to źródło życia, z którego wypływają cztery rzeki, ale jest to architektura, która znamionuje pewne pęknięcia. Proszę zwrócić uwagę, tu wszędzie zaczyna coś pękać. Raj, który jest idealny po tych setkach lat żywienia się tylko szczęśliwością, zaczyna się degenerować, zaczyna niszczeć. Tak jakby trochę, jakby można by było stąd wysnuć coś takiego, że cierpienie w życiu ludzkim, wygnanie z raju i związane z tym problemy i cierpienie w życiu codziennym są niezwykle potrzebne, bo inaczej właśnie, co za dużo, to niezdrowo. I to, co chciałem Państwu pokazać,
jedna jedyna para tutaj jest ukryta i ona jest zupełnie inaczej przedstawiona. To jest bardziej taki niewinny erotyzm, tylko bardziej erotyzm idący w taką pornografię. Mężczyzna wkłada w krocze kobiety rękę, ona jakby chciała od niego odejść. Nie wiadomo, czy jej się to podoba, czy nie, czy to jest element gwałtu, czy element jakiegoś barbarzyństwa. Jest to takie dwuznaczne bardzo. I ważną rzeczą jest też to, że odbywa się to w ciemności, przy sztucznym oświetleniu. No i owszem, wszystko zaczyna gdzieś tam tutaj pękać. I to, co Państwu powiedziałem, wydaje mi się, że ten raj wspaniały, piękny, bez grzechu pierworodnego, mimo tego, że istnieje już kilka tam set lat, zaczyna w pewnym momencie być nieznośny. I ludzie zaczynają szukać czegoś nowego. Zaczynają rozumieć, że nie można żywić się tylko owocami szczęścia, że każda najwspanialsza ambrozja i nektar może spowodować to, że będą nas bolały brzuchy. Tak jak tutaj tą osobę. I co w związku z tym? Wydaje mi się, że właśnie w tym momencie mamy element pękania tego wspaniałego konstruktu, jakim jest raj, Eden bez grzechu pierworodnego. I ten konstrukt, mimo tego, że nie ma grzechu pierworodnego, prędzej czy później runie. Runie i doprowadzi do tego, co widzimy tutaj. Czyli nie chcę tego nazywać piekłem, bo przyjęło się uznawanie, że jest to wizja piekła, że to szatany i tak dalej, i tak dalej, w takim katolickim sposobie. W mojej opinii chyba byłoby to raczej, kolejna wizja tego Edenu. Tego Edenu, który został totalnie zniszczony przez pójście w kierunku grzechu, pójście w kierunku takiej destrukcji. Nie spowodowanej ze zewnątrz, ale spowodowanej od wewnątrz, przez człowieka. Pierwsza rzecz, którą Państwo zauważają w całym tym panelu, jest mrok. Jak fascynująco jest on oddany. Mrok całości, ale z drugiej strony też to sztuczne oświetlenie. Tutaj mamy tło. Będziemy sobie szli tak od góry trochę do dołu. I pierwsza rzecz, którą widzimy, to miasto w ogniu. Ogień płonie, trawi wszystko, ludzie wyskakują tutaj do jakiejś takiej rzeki, kanału. Tutaj mamy ludzi, którzy próbują ratować się za pomocą drabin. Fascynujący nokturn. Boż, proszę Państwa, mając 13 lat, prawdopodobnie około 13 lat, był świadkiem wielkiego pożaru w Schertogenbosch, który wybuchł w 1463 roku. Wydaje mi się, że ta wizja, którą widział wtedy, została u niego na bardzo, bardzo długo pod powiekami. I on w wielu swoich obrazach nawiązuje właśnie do tych pożarów. To był też dla niego bardzo atrakcyjny temat, bo można było atrakcyjnie, formalnie oddać kontrasty światłocieniowe. Drugą ciekawą rzeczą i też złowieszczo strasznie wyglądającą jest piekielna armia. Ta piekielna armia przekracza most i pędzi niczym Nazgule z powieści i z filmu Władca Pierścieni. I pędzą w kierunku miasta. Pędzą w kierunku miasta, prowadzi ich jakiś taki demon, który siedzi na ni to świni, ni to jakimś takim psie, no jakiejś może hybrydzie, ale w każdym razie pędzą w kierunku miasta. Miasto jest otwarte. Teraz zaraz się zacznie. Zacznie się zło.
To jest, drodzy Państwo, coś takiego, że trudno nie czuć takiego zszokowania, patrząc na te wizerunki, trudno nie czuć takiego niepokoju, jak się ma taką porażającą wizję. Nieco niżej możemy podziwiać absolutnie niezwykły uchonóż. Jest to jedna z najwspanialszych takich nowożytnych hybryd, która w późniejszych czasach też bardzo mocno wpłynęła, oddziałała na artystów, w szczególności symbolistów, surrealistów. Uchonóż ma oczywiście erotyczne konotacje, przypomina penisa we wzwodzie. To zauważyli to już dawno temu naukowcy. Swoją drogą tekst skojarzenia ich niektóre to są świetne. Ciekawą kwestią w tym jest taki malutki monogram, który się tutaj znajduje. Drodzy Państwo, to jest coś takiego, że Bosch po raz kolejny manifestuje tutaj takie przywiązanie do swojego rodzinnego miasta, czyli do Schertogenbosch. To jest bowiem znak manufaktury produkującej noże w Schertogenbosch. Artysta wielokrotnie inkorporował bowiem do swojej twórczości przedmioty codziennego użytku. Taka średniowieczna, bardzo fajna reklama. Ha, 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 kupcie noże. A akurat Schertogenbosch było bardzo prężnie działającym miejscem, gdzie produkowano te noże, także polecanie jednej konkretnej manufaktury, ciekawe ile dostał za to, żeby tak polecić to. Jeszcze bardziej, drodzy Państwo, fantastyczną od tych uchonoży postacią jest drzewo-człowiek. Tenże drzewo-człowiek jest niesłychanie naturalistycznie oddany, bo mamy naturalistyczne połączenie drzewa, człowieka, drzewa, portretu mężczyzny. I ten portret mężczyzny dla wielu przez długi czas był uznawany za autoportret Hieronima Boscha. Nie ma na to żadnych dowodów, więc sądzę, że w ogóle nie będziemy się tym zajmowali. Co ciekawe, ten drzewo-człowiek stoi korzeniami na dwóch łodziach, a one się utrzymują na powierzchni ziemi, rzeki. W jego odwłoku z kolei, odwłoku, który przypomina takie wielkie jajo, mamy taką szatańską tawernę. Szatańską tawernę. Mamy tutaj kobietę, która nalewa wina do jakiegoś dzbana. Mamy też tutaj mężczyzn, którzy sobie ucztują i piją przy sztucznym jakimś tu kominku płonącym. No i jeden z nich siedzi, proszę Państwa, na wielkiej ropusze. Ta ropucha to nic innego jak symbol szatana. I to jest oczywiście bardzo, bardzo ciekawe. Ważne jest też to, drodzy Państwo, tu cofnę się na chwilkę, że mamy tutaj na głowie tego drzewo-człowieka taki krąg, talerz jakby, na którym są wielkie, ogromne, piekielne dudy. Dudy, które były w średniowieczu uznawane za symbol lenistwa, bezczynności. Te dudy też są wyrysowane tutaj, na takiej fladze zatkniętej w tym jajo tawernie. Nawet trudno się to wymawia, drodzy Państwo. Myślę, że to jest trochę odwołanie po pierwsze do kwestii muzycznych, do tego, że muzyka to element, który może prowadzić do zguby w jakiś tam sposób, może być też grzechem, szczególnie zła muzyka. Każdy animator kultury to wie, że zła muzyka prowadzi do zguby, proszę Państwa, to jest oczywiste. Druga rzecz, wydaje mi się, że też tu jest bardzo mocne piętnowanie jednak takiego alkoholizmu trochę, że mamy tutaj coś, co przesada w alkoholu może powodować jakiś upadek totalny. Choć Bosch to tak delikatnie wszystko sugeruje, to nie jest tak wskazywanie palcem, to jest tego i tamtego wina. Nomen omen. Obok tego drzewo człowieka, drodzy Państwo, znajdują się piekielni łyżwiarze.
Właśnie, piekielni łyżwiarze, tak to brzmi. Dziś piekło, drodzy Państwo, jest postrzegane oczywiście w takiej masowej wyobraźni jako no, tam gorące strasznie miejsce, że te szatany pod kotły wrzucają jakieś drwa, płonie ogień cały czas. Ale w czasach późnego średniowiecza niektóre te wizje piekła były przedstawiane jako piekło, jako miejsce totalnie niegościnne, zimne, zamarznięte. Dla mnie ten element ślizgawki jest takim też dowodem, że ta typowa wizja piekła to właśnie wizja upadłej utopii, że wszystko pozamarzało, że świat zamarzł też, jeśli chodzi o uczucia. Nie ma prawdziwych uczuć, bo one zostały zastąpione przez uczucia, które są związane tylko i wyłącznie z jakąś taką erotyką wykorzystywawczą, tak bym to powiedział. O. Po drugiej stronie tego drzewo człowieka mamy końską czaszkę i człowieka zawieszonego na kluczu. Ta końska czaszka może być odwołaniem oczywiście do Memento Mori, które przypomina o śmiertelności, ale także, no właśnie, ta śmiertelność zalała cały Eden. Ludzie przestali być nieśmiertelni, bo drzewo życia gdzieś zostało ścięte, stracone. Klucz za to z kolei może być nawiązaniem do kluczy świętego Piotra i kluczy do Edenu, które tutaj w piekle przestały pełnić swoją funkcję. Po co odkluczać Eden? Eden może być odkluczony. Eden teraz już jest, stoi otworem dla wszystkich, ale kto chce korzystać z takiego Edenu? To nie jest Eden pełen szczęśliwości, to jest Eden pełen cierpienia, Eden, który pełen jest narzędzi tortur. I klucze też są narzędziem tortur. Co ciekawe, klucze wydają również dźwięk. Klucze wydają dźwięk, chociażby jak się nimi tak majta. I tutaj przechodzimy do bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie do tego, że cała w zasadzie dolna część obrazu zdominowana jest przez instrumenty muzyczne. Te instrumenty muzyczne zaprzęganięte są jednak nie do pełnienia funkcji rozrywkowych, do grania, tylko, no chociaż to też jest specyficzna rozrywka, tortury, tylko stają się właśnie narzędziem tortur. Na ogromnej harfie rozpięty jest grzesznik niczym Chrystus. Obok jakiś wężopodobny stwór przyczepia człowieka, krępuje do wielkiej, gigantycznej lutni. Tutaj mamy lirę. Lirę, gdzie też mamy grzesznika ślepego, te oczy są zupełnie ślepe, który kręci korbą tej liry i zaraz tej kobiecie, jeszcze jedno przekręcenie, a kobiecie zmiażdży głowę. Obok widzimy mężczyznę, który ma wypchniętą fujarkę w zadek. No a właśnie, a tutaj widzimy przykliszczonego człowieka z wytatuowaną muzyką, wytatuowanymi nutami na tyłku. I to jest, drodzy Państwo, teraz będzie element muzyczny. Nie będę Państwu śpiewał, nie, ale zaraz Państwo usłyszą, jak brzmi muzyka tyłkowa. Z tymi instrumentami muzycznymi wiąże się jedna z największych ciekawostek, która jest ukryta w obrazie mistrza Hieronima Boscha. Otóż chodzi o muzykę wytatuowaną na właśnie tyłku jednego z grzeszników. Gdy uważnie się wpatrujemy, oczywiście widzimy, że są to jakieś nutki, ale przez długi, długi czas nikt nie wierzył w to, że to jest jakaś prawdziwa muzyka, że można to zagrać. Nikt nie wierzył aż do roku, proszę Państwa, 2011, kiedy to pewna dociekliwa studentka z Oklahomy, niejaka Amelie Hamrick, spróbowała zrobić eksperyment. Problem polega na tym, że tutaj mamy zapis, który jest na czterolinii, a nie na pięciolinii. Amelie Hamrick stwierdziła, a co to nas interesuje? Przenieśmy czterolinię na pięciolinię i spróbujmy to zagrać. Przeniosła, zagrała na fortepianie i nagle się okazuje, że to brzmi.
że to nie są nuty totalnie z kosmosu wyjęte, tylko to jest rzeczywista muzyka i to można z tego, da się to słuchać. Co ciekawe, brzmi częstokroć lepiej niż niektóre muzyczne realizacje współczesnych epigonów Krzysztofa Krawczyka. No, okazuje się, drodzy Państwo, że ten post, który udostępniła z taką fortepianówką zagraną po prostu tak dosyć amatorsko na mini pianinku, zyskał ogromną popularność, no i zaczęła się burza. Zaczęto powielać to, no aż w końcu też ktoś spróbował zrobić bardzo ambitną wersję tejże muzyki. No ja postanowiłem Państwu dziś przedstawić, posłuchamy przez jakieś 15 sekund sobie taką bardziej zaawansowaną wersję aranżacyjną. Tak to, drodzy Państwo, brzmi muzyka wytatuowana na zatku. Ale żeby nie było, jeszcze jedną chcę Państwu rzecz powiedzieć. Okazało się, że rzeczywiście to Amelie Hamrick zyskała czy rozgłos za pomocą tej muzyki, ale potem okazało się, że już wcześniej, w latach 70. pewien hiszpański twórca, niejaki Gregorio Paniagua wydał płytę, która w ogóle no, trafiła do jakiejś garstki po prostu hipsterów. I była to płyta, gdzie on poszukiwał w obrazach, najróżniejszych obrazach, właśnie nut i próbował je reinterpretować na współczesną muzykę. Wyszło coś niesłychanie ciekawego, no i okazało się, że on właśnie pierwszy również znalazł te nutki w obrazie Boscha, nagrał tę płytę, co więcej, napisał również słowa do tej muzyki. Tego już Państwu nie będę przytaczał. Słowa śpiewane są po łacinie, a całość zatytułował Codex Gluteo, co można przetłumaczyć jako księga pośladkowa. I nie muszę Państwu mówić, o czym śpiewa chór. Ale warto sobie tego Gregorio Paniagułę sprawdzić na YouTubie, przesłuchać. Nawet fajnie to brzmi. Aspekt gry, metaforyczny aspekt gry, nie tylko pojawia się, jeśli chodzi o granie na instrumentach, ale także jeśli chodzi o hazard, o gry hazardowe. Mamy tu bardzo dużo odwołań do tych gier hazardowych, tu chociażby jedna z nich. No i właśnie, w zasadzie wszyscy ci hazardziści są atakowani przez demony. W jakiś sposób są przez te demony zamęczani i autentycznie tych demonów po prostu się boją. Tak jakby hazard, ta gra rzeczywiście była wystraszająca. Bosch też w wizji upadku ludzkości, tu jeszcze kolejne elementy gier hazardowych, mamy właśnie kości, mamy backgammon, tak się tak nazywa ta gra, zdaje się. Bosch oprócz wizji upadku ludzkości też pokazuje, że ten upadek dotknął wszystkie stany. No i mamy tutaj reprezentantów kleru kupczącego odpustami. O co chodzi? No mamy tu świnkę przebraną za zakonnicę, która przymila się straszliwie do pewnego osobnika, szepcząc mu czułe słówka na uszko, po to tylko, żeby ten podpisał odpust, czy dostał odpust, a w zamian zapłacił poważne pieniądze. No i tak to wszystko wygląda. Obok tejże świnki mamy też bardzo ciekawą postać takiej dziwnej maszkary. Dziwnej maszkary, która według naukowców
jest nawiązaniem do ergotyzmu, czyli do choroby zwanej ogniem świętego Antoniego. Otóż ten ergotyzm powodowany jest przez grzyb, który atakuje zboża i różnego rodzaju trawy, także ryż atakuje. Jego zjedzenie powoduje martwicę tkanki, doprowadzić może do amputacji kończyn. Choroba ta przez wiele lat była utożsamiana z działaniem diabelskich sił, no co oczywiście w boszowskiej interpretacji jest kolejnym elementem cierpień, jaki ludzkość sobie zgotowała, niszcząc utopię. Diabelskie działania możemy też znaleźć u kobiety, w wizerunku kobiety zaślubionej demonowi. No mamy tutaj taką kobietę zaślubioną demonowi. Ona półleży, ma przymknięte oczy, a na jej klatce piersiowej siedzi ropucha, która tradycyjnie jest oczywiście utożsamiana z szatanem. Przed jej twarzą z kolei widzimy lustro. I w tym lustrze odbija się zarówno ona, jak i partnerujący jej demon. Proszę zobaczyć, jak to jest świetnie namalowane. To jest mistrzostwo Hieronima Boscha. Naukowcy zauważyli też jedną rzecz i wydaje mi się, że ona jest bardzo ciekawa. Proszę zwrócić uwagę na takie zestawienie. Ewa, kobieta w bańce i kobieta zaślubiona demonowi. Ewa zaślubiona Chrystusowi. Kobieta w bańce zaślubiona mężczyźnie. Kobieta w ostatniej części zaślubiona demonowi. Od religii przez cielesność do demonicznego upadku. Upadku utopii. Jedną z centralnych postaci, drodzy Państwo, tego wizerunku piekła jest książę demonów. Książę demonów, który siedzi na stołku latrynie, ma na nogach garnki i konsumuje żywcem grzeszników. Błyskawicznie ich trawi i wydala do kloacznego dołu. Wydaje się więc, proszę Państwa, że no oczywiście to jest totalna wyobraźnia Boscha, ale w mojej opinii to nie do końca jest chyba tak. Wydaje mi się, że Bosch nawiązuje tutaj do czegoś takiego, do czarnej śmierci, do dżumy, do zarazy. Wprawdzie wizerunki doktora dżumy, którą widzą Państwo tutaj, najwcześniejsze te wizerunki zaczęły się pojawiać dopiero w XVII wieku, ale maski, którą widzą Państwo tutaj po tej stronie, pojawiały się zdecydowanie wcześniej. W mojej opinii to jest tak, że ptasiogęby demon pokazuje taką demoniczną siłę zarazy, która trawi nas wszystkich. Na moją interpretację można też dodać taki fakt, że z odbytu tego nieszczęśnika wylatują takie czarne ptaki i te rany, czy ta rana przypomina takie dymienice, które jak wiadomo były jednym z objawów dżumy, z których wyciekała czarna substancja z tych dymienic. Ciekawostką może być też to, że jak pewnie Państwo wiedzą, doktor dżuma, doktor zaraza nie leczył w średniowieczu ludzi. To nie był doktor, to był człowiek, który liczył. Liczył, ile osób jest zarażonych i podawał statystyki demograficzne, co buduje jeszcze dodatkowy kontekst takiego zaszokowania. I wydaje się, że był raczej złym omenem. Jeżeli pukał do was doktor zaraza, to znaczy, że wiedz, że coś się dzieje. Jeżeli do tego wszystkiego jeszcze dodamy tą czarną mysz, którą pewnie Państwo pamiętają z środkowego panelu, która przecież jest no dosyć bliskim krewną szczura, no to wydaje mi się, że mamy jakąś taką interpretację rzeczywiście słuszną.
Ostatnim i chyba najbardziej przejmującym demonicznym wizerunkiem jest stado psów, które rozszarpuje, stado psów demonów, które rozszarpuje ciało rycerza Chrystusa. Skąd wiemy, że jest to rycerz Chrystusa? Proszę zwrócić uwagę, on trzyma w ręku kielich, a z kielicha wytacza się hostia. A te demony po prostu go żrą. Mamy pod spodem znowu nóż, znowu reklama. Tutaj monogram, widzą Państwo, charakterystyczny. A pod spodem jeszcze bliżej, jeszcze możemy dostrzec ujeżdżającego mężczyznę, który ujeżdża starą kobietę i prowadzi ją do jakiegoś takiego dzbana wypełnionego winem. Tym razem, drodzy Państwo, Boż sobie wziął za parodię liturgię kościelną, z której jawnie kpi, podszywając wszystko pod czas upadku utopii. Drodzy Państwo, jak widzą Państwo, to dosyć wnikliwa ta analiza była. No to aż mnie ręka zdrętwiała od trzymania mikrofonu. Pewnie Państwu też co nieco zdrętwiało, siedząc tam. Jak widzą Państwo, mimo próby wchodzenia dosyć głęboko w ten obraz i w całą strukturę narracyjną, to chyba nie jest to klarowna interpretacja. Ja starałem się, żeby ona była klarowna, ale wiem dobrze, że nie jest. Wiem, że jest pełna dziur. Wiem, że to wszystko jest wciąż niepełne. W mojej opinii to, co zaproponował Belting, czyli tą próbę rozumienia malowidła jako wizji wyobrażenia Edenu bez grzechu, a następnie tego Edenu, w którym wszystko się zawaliło, jest sensowne, bo tak jak powiedziałem, bo jest bezpieczne. Bo jest bezpieczne, bo tej interpretacji nie da się w sumie obalić, nie da się też jej udowodnić. Czy to jest interpretacja właściwa? I teraz Państwu odpowiem najdziwniej, jak to możliwe. Myślę, że to nie ma znaczenia. Dlaczego? Bo Boż, jak każdy wielki artysta, jest tajemnicą. Odsłonięcie tajemnicy i powiedzenie nad wszelką wątpliwość, patrzcie ludzie, to jest interpretacja jedyna, właściwa, prawdziwa Hieronima Boscha. Bo tak artysta chciał, bo on to zaklął, bo on napisał, że to widzi. Tylko że dzieło sztuki zostawione nam, interpretatorom, zwykłym oglądaczom, zwykłym zwiedzaczom muzeum, trochę na pastwę losu, to dzieło, które tworzy coraz to nowe interpretacje. Odsłonięcie tych wszystkich tajemnic, odsłonięcie tych kart zniszczyłoby zabawę. Bo tak jak Państwu powiedziałem, owszem, moim zdaniem ten Boż przypomina rzeczywiście świetnego zarządcę agencji reklamowej, który dawał tym klientom to, czego oni przede wszystkim oczekiwali. Ale wierzę też i powtarzam to już kolejny raz, że oprócz tego, że dawał im to, czego oni oczekiwali, dawał im też to, coś od siebie, coś, co można nazwać prawdziwą sztuką. Tworząc też coś niesłychanie oryginalnego, sam trochę kryjąc się od mówienia, jak to należy interpretować. Wydaje mi się, że to jest niesłychanie kluczowe dla interpretacji Hieronima Boscha, jego dzieł i tryptyku Ogród Rozkoszy Ziemskich. Ta kultura ciekawości, to, co Boż zaklął w tym wszystkim, ile wtłoczył w to dzieło metafor. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Każdego to dzieło będzie w jakiś sposób zadziwiać. Jednego zadziwią niezwykłe demony, innego dziwne zwierzęta, trzeciego hybrydy, ale całość wymyka się jednej takiej totalnej interpretacji. Mimo tego, że tak jak powiedziałem, mnie najbardziej przekonuje interpretacja Beltinga. To całość jednak nurza się w tajemnicy, w tych nawiązaniach, w symbolach, a ich odnajdywanie powoduje radość każdego inteligenta.
jest takim rodzajem rebusu, krzyżówki, po rozwiązaniu której no, czujemy taką wielką satysfakcję. I nawet jeżeli hasło wyjdzie nam coś mniej więcej takiego, to przecież nie o hasło tutaj chodzi, tylko o branie udziału w tej całej grze. W grze, którą przygotował dla nas i dla swoich zleceniodawców Hieronim Bosch. I proszę Państwa, za to, że dziś wieczorem mogliśmy wspólnie rozwiązywać tę wielką szaradę, pozostaje mi tylko podziękować. Podziękować Państwu za cierpliwość, że byli Państwo z nami i Tobie, mistrzu Hieronimie van Aken z Hertogenbosch, że to wszystko stworzyłeś. Dziękuję bardzo.